Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prison Architekta. Kochani, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które się pojawiły i bardzo były one cenne dla mnie. Między innymi z tym, że już możemy sobie śmiało tutaj programy odpalić, bo nie było miejsc. Konsultacje psychiatryczne, spoko. Nie wiem, czy to mogę uruchomić. Mogę. Spoko. Zakres warsztatu nie. Choć tu nie było zainteresowanych, powiem szczerze. No to nie, to może zatrzymamy to. Mamy 1000 przepływów, więc spoko. Terapia behawioralna, wsparcie duchowe. Właśnie nie wiem, czy wsparcie duchowe nie znaleziono pomieszczenia. Kurs stolarstwa przygotowawczy. Myślę, że jak są zainteresowani, to jest miejsce, nie? No bo inaczej by nie było. Ale jest, są zainteresowani w kuchni. Wsparcie duchowe. Znaczy, no jak są w kolejce, a no dobra. Przeplanuj wszystkie programy. Szkolenie z obsługi paralizatora. Spoko. Właśnie to była jedna podpowiedź. Bardzo dziękuję za nią, żeby więcej było faktycznie. Kurz! Co? Kurz! What? No kurde. Kurz na edukacji ogólnej się ściele. Terapia grupowa dla alkoholików. Wiecie co? Uzależnienie od narkotyków. Ale to działa faktycznie. Nie wiem, czy mógłbym uruchomić. Mógłbym. Tak, to było to. Że jednak faktycznie więcej było możliwości. Nie znaleziono pomieszczenia. Dobra, nie szkodzi. Damy na razie dwie osoby. Edukacji ogólnej. Aha, właśnie. Była kolejna podpowiedź taka, żeby podawać wielkie posiłki o niskiej różnorodności przez 2 dni, i to jest faktycznie. Muszę to zrobić jeden posiłek dziennie. Zatem harmonogram. Ten posiłek wywalimy. Aha, i tu było, że byłoby zrobić, żeby to była jednak dłuższa łazienka, bo mogą mieć nie mieć czasu, więc zrobimy w ten sposób. Nie będzie rano jedzenia, natomiast będzie łazienka. Dobra, czy coś jeszcze było ciekawego w tych komentarzach? Ławka jest, idzie. Powinien iść główny nasz. Główny. Tutaj ten. Dyrektor, chyba. O, jest tak. Bardzo dobrze, przygotowuję. No, te paralizatory wydaje mi się, że przydadzą się. One chyba są wybrane z tej szafki tu. Szafka strażnika, albo stąd, sto jak na broń. Tak mi się wydaje. Aha, właśnie, tutaj był jeszcze komentarz dotyczący naszego generatora. Który to generator? Podobno ma za mało mocy, ale dorzuciłem faktycznie 2 kondensatory i powinno być ok. To był komentarz, że im więcej różnych dziwnych rzeczy jest, tym szybciej się nasi podopieczni regenerują, więc jak najbardziej kawka się przyda. Czy mogę zobaczyć, czy to jest jakość pomieszczeń tu? Nie, nie mogę zobaczyć. No dobra. Jest WC, jest ten. Aha, miałem zrobić tutaj to. Jest? Jest, jedzą, słuchajcie, elegancko. Dobra, jak te potrzeby wyglądają teraz? Potrzeby tu, potrzeby personelu. Słuchajcie, ciepło. Był też komentarz, żeby dodać sobie moda, ale nie chcę grać na modach, słuchajcie. Grałem na modach, ale już mi się nie chce. Także chcę zobaczyć po prostu, co tu się dzieje. No może być faktycznie, także jest zima. Czy ja mam ciepłą wodę stąd poprowadzoną? Mam. Tu jest kaloryfer. Wydaje mi się, że kaloryfer tu po prostu trzaśniemy. I będzie git. Kaloryfer tu trzaśniemy. Może tu i może gdzieś tu jest wejście. Tu się coś dzieje. Dobra, walniemy tu. Zatem mała rura. Nie mała rura, taka rura. Rurę. Idzie stąd kocioł. Nie wiem, czy właśnie mogę stąd kocioł jakby wywalić, w sensie wywalić w tę stronę, żeby on poszedł. Pójdziemy aż tu chyba, tak? I miał być chyba tu. Tak, dobra. Zaplecze, zaplecze.
Aha, to akurat idzie rura tędy chyba, tak? Dobrze mówię? Obok. Tu chyba. Dobra. Powinno być cieplej. W kiblu nie musi być ciepło. Słuchajcie. O! A ty kurde. Dobra. To chyba powinno samo zniknąć, nie? Z tego co pamiętam. Idą kaloryfery nowe i tak dalej. Dobra, jak wygląda sytuacja? Dobra, jest 4% już. Spoko. Potem trzeba będzie to zrobić. Maksymalną liczbę więźniów. Najważniejsze jest to, że to działa. Tylko rzucaj kamerę. What the f... A się wystraszyłem! Że uciekam, wiecie o co chodzi. A to dziedziniec. No nie wiem. Ty, a czemu ty chcesz przejść tędy w ogóle? Dookoła? Nie możesz tędy przejść. Czemu chcesz mu otworzyć to? Co tu się dzieje w ogóle? What the fuck? Po co mu to otworzyłeś? Gdzie on idzie? Oddawanie moczu. Co? Czy... Nie! Jak? Won. Głupi. Nie otwieraj tam tych drzwi. Ej. Dobra. Tutaj nie ma przejścia. Na przerwie, właśnie tutaj też... Właśnie nie wiem, czy tutaj można tego na przerwie komfort. Środek uspokajający. Strzykawka. Dziwne. Nie wiem, czemu widzę te trzy cele, ale tych dwóch już nie. Dziwne to. Ale są pod prysznicem. Ludkowie. Tu można by w sumie kosz walnąć, tak mi się wydaje. Łóżko piętrowe, bla bla bla. Turururu. Jest śmietnik. Mam nadzieję, że przejdą. Mogłbym zmniejszyć ten korytarz albo coś, ale... Myślę, że nie ma. Jest łazienka. Wydaje mi się, że godzina łazienki, słuchajcie, jest wystarczająca. Na razie to faktycznie przejmę, ale zobaczcie, no już ludzie, wiecie, umyci. Tak było, ja pamiętam faktycznie, że było mało czasu na łazienkę we wcześniejszej wersji gry, ale wydaje mi się, że teraz nie ma problemu z tym. Więc tak naprawdę damy sobie tutaj czas wolny. Praca czas wolny, chociaż możemy zrobić po prostu czas wolny i tyle. No. Nie, wszyscy umyci, wydaje mi się, tak? Potrzeby więźniów, higiena. No ktoś tam jest jeszcze... Znaczy, no można się umyć, słuchajcie, wiecie, w czasie wolnym też, nie? Nie ma problemu. Pęcherz jest, że tak powiem, opróżniany. Wolność i swoboda. Produkty luksusowe. Potrzeby personelu, żywność, ciepło. Dobra, widzę, że to... Te rury tutaj są prowadzone, niektóre. Wydaje mi się, że to się połączy, nie? Tu jest połączone, dobra. Ciepło, ciepło. No w piarni, słuchajcie, mówi się, że jest zimno jak w piarni, nie? Zawsze mama mi mówiła, że mam... Zawsze miałem otwarte okno w pokoju i że zimno jak w piarni, więc... Więc spoko. To jest super, że jest osobna stołówka dla tych... Dla... Naszych, kurczę, pracowników. Polityka. Pytanie, czy polityka żywieniowa... najwyższy rygor, nie, ona jest tylko dla osadzonych. Stacjonuje. Czemu tu? No, żeby więcej było tych, to powinno być ok. Więcej wolnych strażników, więc. Szybciej tu. Dobra, przyspieszmy troszeczkę. Zastanawiam się, co tutaj teraz zrobić. Kolejne zdjęcie, słuchajcie. Fajne, fajne. Fajne są te znajdźki tutaj. Zaczęła faktycznie gdzieś tam poszukać, kliknąć i tak dalej, nie? Overdose. Przedawkował. Momento. Co wy robicie tu w ogóle? No, nie, 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 nie. To tak się bawić nie będziemy. Sio. Tutaj może być w sumie wspólne. Won. Won stąd. Ej! Czy ja do ciebie... Czy ja niewyraźnie mówię? Pracujesz pod prysznicem.
No, ten zostaje przetransportowany do skrzydła medycznego tutaj. Czemu ty tutaj jesteś? Bo tu mamy wspólny dostęp w sumie, więc spoko. Dobra, żeby oni mi tu nie łazili, ale ci mogą wejść tu chyba. Tylko że psychicznie chorzy. Kupiłeś sobie batonika, nie? Chyba tak. Poczta, poczta. Z tą kostnicą, kurczę, nie było żadnej propozycji, co z nią zrobić. No bo nie mogę zrobić tutaj niestety klasy, ale w sumie mógłbym wywalić tę kostnicę, troszeczkę zwiększyć ten obszar i tyle. Bo tu nie ma przejścia, wiecie co, zrobimy tak. Tylko czy ja mogę zrobić jakby tak, że chyba nie, żeby to usunąć dotąd. Damy troszeczkę podłogi, bo mój jest ten kawałek podłogi. No, a zasypmy to po prostu całe, bo to nie ma sensu. To rozbierzcie. Tego ostatniego nie będę rozbierał, bo tak mogą chyba na skos uciec. Mam nadzieję, że nie, ale nie będę ryzykował na ten moment. Dobra, ten przedawkowany Evans. Żyjesz, żyjesz. Moment, bo to też jest ważna sprawa. Dobra, postaram się nie pauzować, ale mam takie kurcze przeświadczenie, że... Czemu ten raport nie działa? Polityka. Wy jesteście ten, polityka przywilejów, polityka wykroczeń. To są chyba te, nie? Nie, to nie będzie nic. Się nic nie będzie działo za posiadanie środków luksusowych. Niech mają. Za zabójstwo jest maksymalny rygor, tylko nie mamy kurczę czegoś takiego. Izolatka. Zwiększymy to troszkę, bo to jest izolatka, izolatka, posiadanie narzędzi. To będzie do izolatki. Szukanie celi. Dobra. Posiadanie narkotyków. Narzędzie też nie są. O, posiadanie broni to już w ogóle. Zabójstwo to jest game over. I tyle. Jak wygląda sytuacja? Resocjalizacja 12%. 3 duże posiłki o wysokiej różnorodności. No bo tu jest napisane niewielkie posiłki, ale faktycznie było tak, że podawaj jeden posiłek. Jest w angielskiej wersji powiedziane, że jest raz, jeden. To by się kurde przydał. Właśnie nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. 226. Niestety te pieniądze kurde lecą nam, chociaż nikogo nie zatrudniłem. Jak wygląda sytuacja? Do 37 więźniów, czyli jeszcze jeden więzień przybędzie. Transport, personel, moment. Próby ucieczki, transport. Tu jest do 37. 1500, no spoko. Programy socjalne. Wiem, że to powoli leci strasznie, ale tak się zastanawiam. Wiecie, nie chcę jakby stracić czegoś, nie wiem, jakiejś ucieczki albo jakiegoś czegoś dziwnego, co widzieliśmy. To możemy w sumie zostawić otwarte. To nie jest problem. Tu są też drzwi otwarte, tu są też drzwi otwarte. No wiecie, mogę zrobić lockdown, nie? Od razu. Chociaż a propos lockdownu, zróbmy sobie... Bo jest zagrożenie, jest spokojne. Jakiegoś tunelu, jakiś tunel trzeba poszukać też, nie? Ale na razie nic nie znaleźliśmy. Co jest też dobrym. Narzędzie. Narkotyki. No, te cele tutaj. Nagroda za wczesne zwolnienie więźniów. To jest bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że tak się stało. No i dobra, mamy to wszystko. To teraz tu.
Bo też są części wspólne, nie? Tylko współdzielone, czyli na przykład tutaj można by poprzeszukiwać wszystko. Zaraz to zrobimy też. No, tu jest dużo więcej miejsc, mimo tego, że są tylko cztery cele, nie? O, narkotyki, kurde. Lockdown dla ciebie. No, ale spokój, jest na razie cisza. O. Jeszcze jedno miejsce gdzieś jest. Huhu. Nie tylko współdzielone, przepraszam. Wszystkie sektory, tylko dla personelu, tylko niepoczytalni. Nie, wydaje mi się, że są współdzielone. Tak, to są tu. No. Dobrze, tylko że chciałbym zobaczyć, czy tu jest, no właśnie, moment. O kurde, sznur konopny. Rope. Logistyka. Minimalny rygor. To jest rozmieszczenie, nie? Ale to jest minimalny rygor. No, jest na niebiesko. Także ten dzieliniec też będzie tylko niebieski, bo tutaj nie ma nikt wchodzić specjalnie. Na razie nie ma problemów. 150 miejsc. Przeszukanych. Nic specjalnego nie znaleźliśmy, całe szczęście. Więc git. Huhu. No, huhu. To jeszcze ten, ten. Dobra, ale to nie musimy już tego robić. Dobra, jest spokój, słuchajcie, dzień 15, który jest w ogóle ten, łączny czas gry. Jest jesień i jest zachmurzone niebo, także spoko, że mamy ciepło w miarę wszędzie. Tu jest ciepło, na dziedzińcu nie musi być ciepło, tutaj jest, kurde, zimno. Można by tutaj dać w sumie kaloryfer. Tak zrobimy. On powinien, kurczę, rozprzestrzenić to ciepło. O, już, i git. Dobra, niech będzie ciepło. Nikt nie będzie narzekał wtedy. 29%. Kurs przygotowawczy. Te ławki trzeba będzie zrobić. Tylko no właśnie nie wiem, czy 20 ławek szkolnych mógłbym je wpierdzielić tu po prostu. I tyle. Mamy 3 jeszcze. Gdzie co, zrobię to trochę na Jana. Zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. Ale są, są więźniowie, spoko. Jakie te w ogóle? Produkty luksusowe. Spoczko. Jak wygląda sytuacja tutaj? No spokojni są, jak jest na biało, to jest spokojni. Ten jest trochę taki, Ale myślę, że dwóch pracowników to będzie wystarczająca liczba. Umiecie się na ten? Nakarmić. Zrobimy tak, tu będzie jeden gościu. Moment, strażnicy. Jak mogę to? Sanitariusz. Damy tu jednego sanitariusza. Żeby był bliżej. Właśnie nie wiem, czy potrzebowałem dwóch psychiatrów. Chyba potrzebowałem dwóch psychiatrów do tego. 7 więźniów uprawnionych do zwolnienia warunkowego. No słuchajcie. Właśnie z tymi programami będę musiał zobaczyć. Kurs przygotowawczy. Przesłuchanie aktywne są. Konsultacje psychiatryczne. PHP kuchni, kurs stolarstwa. Trzeba będzie to zrobić za chwilkę. Wsparcie duchowe. No właśnie nie wiem, co wsparcie duchowe. Który prowadzi ich... znaczy ma sprowadzić miejscowego przewodnika duchowego, który prowadzi modlitwę. Dobra, trzeba będzie zrobić tak. Trzeba będzie zrobić warsztat i faktycznie kaplicę. Tylko nie wiem gdzie. Chyba wydaje mi się, że gdzieś tu. Tylko to trzeba będzie też jakoś ładniej zrobić. Tak, żeby to było w miarę takie. I tyle. Jakiś tak zrobimy, żeby, wiecie, nie wyglądało to dziwnie. No i dobra. Minus 140, słuchajcie. Mimo tego, że więźniowie przybędą.
Dobra, go, go, go. Bo nie ma czasu. Tak się nic nie dzieje, chyba jest posiłek jeden. Ty tu stacjonujesz, ale ty chyba stacjonujesz tutaj tylko w momencie, kiedy faktycznie są te. Kiedy jest posiłek, no nie? No zobaczcie, że oni się już nudzą to po prostu. Teraz fajnie, że te godziny chyba wolniej lecą. Dobra, do łazienki. Mycie. Głąby. Jak wyglądają potrzeby? Ubrania potrzebują, ale ogólnie ciepło jest, duchowość. Faktycznie tej duchowości trzeba. Tutaj higiena działa i git. Git. Git, git, git. Dobra, jest ok. Natomiast my po nocy faktycznie sobie pobudujemy tutaj. Tylko nie wiem, jakie muszą być rozmiary kaplicy. 6x6 przynajmniej. I będziemy potrzebowali sporego warsztatu. Jak to będzie przejście? To będzie musiało być... Możemy zrobić przejście w sumie tędy, na zewnątrz. Musiałbym to wtedy... troszkę jednak... zablokować, bo będę musiał tutaj siatkę puścić. Ściany, mury, siateczka... nie wiem, gdzie jest ten. Muszę zobaczyć... tu, tu, tu... tutaj? Nie, no tutaj to też... sobie. O, zrobimy ten deseń trochę, żeby tutaj było więcej miejsca. Tylko, że tutaj nie mamy chyba dostępu w ogóle. Nie no, powinniśmy mieć. Tak, tu jest wejście w ogóle? Wiecie co? Może być tak, że nie ma wejścia. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy sobie drzwiczki. Drzwi więzienne duże. Dobra, go. O nie, dookoła poszli, dobra. Ale to i tak drzwi zrobimy. Tak czy inaczej muszę drzwi zrobić. Okej, okay, teraz ściany. Moment, bo nie widzę, kurde. Tutaj jest stąd, dobra. Tu zrobimy dotąd. Mniej więcej. I w tym rejonie będą dwa budynki. Budynek ceglany. 11 na 11 to będzie kaplica. Czyli tę kaplicę mógłbym zrobić mniejszą trochę. A tutaj do tego budynku będzie warsztat. Tu jest woda naprawdę? Jak masakra w ogóle. Wymaga wejścia. Wiem, wiem, wiem. Tylko, że to mało, że wejście, bo tu, chociaż nie, tutaj w kaplicy raczej się nic nie będzie działo. Takiego, więc zrobimy... Znaczy chciałem postawić detektor metalu, ale nie ma potrzeby takiej. Czemu obiekty? Klikam. Będzie tu. Fundamenty, budynek ceglany, betonowy nie potrzebuje. No właśnie. Co tu się dzieje? Gdzie jest ta woda? Której nie widzę. Chyba tu, nie? Tak. Tu. Dobra. Go, go, go. Szybkie budowano. Oż ty! O ne. Dobra, dobudować tę ścianę. My zrobimy szybciutko tutaj kaplicę w tym momencie. Więc kaplicę potrzebuje tak. Ołtarz. Nie wiem, gdzie tu jest przód, nie ma znaczenia chyba. Dobra, ołtarz będzie gdzieś tu. Nie wiem, czy ołtarz nie powinien być w ten sposób jednak. Więc 500 ołtarz. Ławki kościelne. Moment, z tej strony powinienem zacząć. Dobra, będą trzy ławki kościelne. Jestem
stanie dać wam tutaj dywaniki do modułów, nawet więcej, no i tyle. Jakieś światło, coś tutaj, jakieś ten. Światło poprowadzimy sobie stąd. Wody tutaj nie potrzeba, ciepło nie potrzeba, bo to oszczędzamy, wiadomo. Natomiast tu fundamenty. Fundamentalne fundamenty, tylko czy jak zrobię tak, to się znowu chyba tam nie zrobi na górze, ale trudno. Dobra, zrobimy tak i tu na pewno będzie detektor DT metalu, wykrywacz. Wiecie co, zrobimy tutaj przejście. Znaczy przejście, wejście tu, bo nie chcę od razu, wiecie, dwóch metalu, ten, nie dwóch metalów, tylko dwóch. Znaczy od razu, przy wejściu. Zastanawiam się, jakie drzwi tam, kurde, czasnąć. Chyba zwykłe, nie? Nie chcę, żeby tutaj strażnik specjalnie to otwierał. Chociaż może. Wiecie co, zrobimy jednak drzwi więzienne tutaj. Białe, bo białe, tak mi się wydaje. To można by zostawić w sumie już otwarte. Z tego względu, że i tak mamy... Tak, zobaczcie, że oni nie robią tych murów tutaj. Murka. Nie, robią chyba. Zobaczymy. Jak to wyjdzie. Fundamenty, fundamenty. Godzina 6, słuchajcie, deszcz pada, faktycznie jesień. Szkoda, że te drzewa się nie ten... Nie zmieniają na... Na inne. Zwykły rygor. Posiłki dla pracowników. Właśnie, czemu to jest na plusie, a powinno być na minusie? Jest odwrotnie, no nie? Że czerwone, no właśnie, no ale to jest minus stówka. Nie wiem. Nie wiem, jak to czytać, co tu się dzieje w ogóle. Kaplica jest, tylko potrzebujemy tutaj tylko tego prądu, więc ten prąd niech zrobią. Nie wiem, czy jest wejście na tyły. Powinno być. Nie, może nie być, wiecie co? Dobra, zróbmy tak. Zróbmy drzwi. Zróbmy coś takiego. Wiecie co, w sumie... Moment, nie, nie róbmy tak. Róbmy inaczej. Poprowadzimy tędy prąd. Po prostu tutaj. Żeby nie, oni nie musieli wyłazić na zewnątrz. No, tak jak mówiłem, ścian nie będzie. Jednak i tu będzie, jak mówiłem, kochani, wcześniej, zaplecze. Będzie warsztat spory. Im większy warsztat, czy ogólnie większe pomieszczenie, przypominam, tym więcej można zatrudnić tutaj więźniów. U ty, kurde, gnojku. Dobra, co my potrzebujemy w warsztacie? Sporo pieniędzy na to pójdzie, ale wydaje mi się, że spoko będzie. Jeszcze chciałbym zobaczyć, a propos dotacji, mamy 3, resocjalizacja, no dobra. 85, 20 ławek. Dobra. Tu na pewno musi być ciepło. Pójdziemy tędy, tu. Na razie podejdziemy tylko tutaj, bo i tak chyba będę musiał jakieś maszyny tutaj wsadzić, które będą potrzebowały bezpośredniego połączenia z prądem. Obiekty. Dobra, potrzebujemy na pewno stół, piła robocza, prasa, stół mały albo duży. Mamy jeden stół mały za darmo. Nie, dobra, weźmy duży. Weźmy duży, będzie tu. Potrzebujemy prasę, stół stolarski, prasa robocza, piła. Moment, co potrzebujemy? Piła robocza i prasa robocza. Dobra. Tu zostawimy to na razie miejsce na jakieś inne rzeczy potem. Kolejne narkotyki. Czy to jest połączone w ogóle? Czemu to nie jest połączone? Tutaj brakuje nam kabla. Przedawkowałeś. Panie Dixon. Zmęczony, zmęczony uczy. Dwóch tych tu jest, działa to.
Właśnie pytanie, czy... moment. Jakbym tutaj wstawił faktycznie ławkę... Stacja komputerowa... Moment. Nie wiem, czemu nie mogę, kurczę, jakoś szybciej tego zrobić. Potrzebuję ławkę szkolną, którą chcę wstawić tu jednak z powrotem. I pytanie, czy to mi, kurde, zrobi te ławki. 5000 mam tylko. O kurde. A tą ścianę budujecie, czy nie? Czy to był tylko taki mój zamysł i... Mhm. Taki mój zamysł był. I tutaj widzicie, jest drewno składowane. Kaplica. No właśnie te kamery będę musiał, kurczę, zrobić. Nie wiem, czy będę miał jeszcze możliwość w ogóle. Słup na kamery. No to fajny. Słup na kamery. Jakby... Jak się, kurde, kamera nazywa? System monitoringu się nazywa. Czy ja potrzebuję akurat tutaj mieć kamerę w tym? Nie wiem, ale... Ale na bank... Tu... I na bank tu. Tu się będzie dużo działo. Przejście, wyjście. Wiecie co? Zrobimy sobie jeszcze podłogę. Tu jest droga, może żwirową. 260, no dobra. Znaczy mogłoby tu być przejście na dziedziniec, ale wydaje mi się, że nie. Że nie zrobimy tak. Dobra. Kurde. Go, go, go. Wszystko jest w porządku, tu jest w porządku. Wiecie, tu się bardzo dużo dzieje i jak się skupicie na... Znaczy ja mam tak, że jak się skupię na jednej rzeczy typu budynek tutaj, to jakby wszystko dookoła mi... nie mija, tylko nie widzę tego po prostu, nie? Jest kolejne biuro dla kogoś. Nie wiem, czy mógłbym kogoś... Naczelnika mamy, strzelca wyborowego. Nie potrzebujemy na razie prawnika. O kurde. 5000! Pierdzielony. Jak wygląda sytuacja tu? Wyrok śmierci, raj podatkowy, to by było dobre. Stwierdzono, zatwierdzono, zatwierdzono. 50000, praca na plantacji drzew. I to potrzebujemy... Konserwację. No to kurde. What? 64%. Tu jest przy 88%. Oczywiście ta ściana jest źle zrobiona tutaj, bo ona powinna być tu. Fundament, budynek ceglany. Tak, to tak powinno być. Czy to już jest wzięte jako ten? Jako praca więzienna? Tak. Jako BHP warsztatu, no ale to nie szkodzi, to powinno zaraz zadziałać. Tu nie potrzebujemy duchownego. Praca więzienna, tak, tu. Turururu, tu wszyscy na maksa. Na maksa przydzieleni, spoko, jest git. Montujemy te prasy. Wydaje mi się, że jak pójdziemy tędy, tu, to powinno być ok. Tysiące, kurde. Gdzie są moje pieniądze? 10 rodzin czeka na odwiedziny. To trzeba by faktycznie te odwiedziny coś tam częściej może zrobić, bo to też chyba są potrzeby. Jakiś sensowny odpoczynek, rodzina, tak. Żołądek, całe szczęście. Żołądek. Robią kupę. Nie bójmy się tego słowa. Bo jest pęcherz żołądek, nie? Bladder. Bladder to akurat pęcherz. To jest niepodłączone, ale właśnie, wydaje mi się, że nie mam powoli możliwości... gdzieś to jest napisane, ile jest połączeń? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. I... Naprawdę od nowa... Nie, to już jest, widzę, ten. Wyłączone, dobra. To powinniśmy mieć monitoring tutaj, git. Śrubokręt. Gdzie ten śrubokręt był? A tutaj, przybyli. Pod okienko. Łani. Jest dziedziniec, na wejściu dostaną ten, nie?
tam, w Ciry. W izolatce, bo znaleziono, ale wydaje mi się, że nie. Zakończ karę, izolatka, dokładnie. Panie Smith. Mariano Arthur MP. Napad. Nie przyznał się. 8 lat. 2 lata. Znaczy, na pewno sobie, kochani, zrobimy faktycznie blok o zaostrzonym rygorze i tak dalej. Ale to jeszcze chyba nie potrzeba tego. Gdzie są w ogóle więźniowie? Tak się zastanawiam. Tu są. Komfort, wolność, żywność. Wybuchowość, klaustrofobia. Możecie zadzwonić. No nie wiem właśnie, czy im dać tutaj jakieś takie te... coś... Półka z kątlami raczej nie. Ławka parkowa macie, światło nie potrzebujecie, automat z przekąskami nie, system łączności. No możemy wam dać oponki, ewentualnie, tak gdzieś na środku, żeby mieli daleko od każdej tej, nie? Gdzie ty chcesz iść? No dobra, możesz tędy iść. Ale to faktycznie to zostanie zamknięte. Tu jest porobione. Praca, czas wolny, przepływy pieniężne na stówkę i nie tylko. Zastanawiam się, czy tu mógłbym jeszcze połączyć tamtę kamerę. Chyba tak. Kamera też jest podłączona. Tutaj akurat gościu jest, jest. No dobra, no to mamy to jakby, nie? Ten podłączony. Detektor. Tu zmęczeni, tu przeszukiwando, trwa. Evansa. No i widzisz, kurde, chciałeś iść sobie ten. Zadziałać, jest i widelec, także dobrze. O kurde! O ja pierdzielę, w izolatce sporo jest. Dobra, zobaczmy, czy ktoś jest tym. Informatorem potencjalnym. Rekrutuj informatora. Rekrutuj informatora. Tak? Jest dwóch. Właśnie mamy naszego, to jest 14, ale nieaktywny. Mógłbym go aktywować w sumie. Wiem, że podejrzenie rośnie trochę, ale... Właśnie nie wiem, czy on... Gdzie on jest? Ty jesteś stoikiem w ogóle. Nie, to jesteś tym. Ten informator. No właśnie, nie wiem, czy aktywny, to on idzie pogadać z nami. Tak, bo on nie został wypuszczony. On powinien jakby mieć... A widzicie, daje nam informację. Się zastanawiam, gdzie on idzie. Jest nieaktywny. No dobra. Na razie to zostawimy, ale przekazał nam informację o telefonie, że będzie podrzucony chyba. Więc tyle, spoko. Dobrze, że mamy te kurde przeszukania wszystkie tutaj, bo... No bo tak, ale wydaje mi się, że te potrzeby, jeżeli chodzi o... Moment. Bo tu... Bo tu ci mogą przejść, tu i tu są te cele. Sektor niestandardowy. To jest wspólne. Zastanawiam się, dlaczego nie są ubrania tego doprowadzane, nie? Czy mało w pralni pracuje ludzi naprawdę? Czas na posiłek, ja wiem. Gościu jest prowadzony. Ile to kurde jeszcze ten będzie działało? 83%. Mam nadzieję, że to styknie. Znaczy, że to się zakończy za chwilkę. Jeden więzień nie, ale o, 85. Dobra, to jeszcze jeden. Przez 2 dni. Dobra. 3 duże posiłki. Mamy 9 tysięcy, mamy przepływ całkiem niezły, ten pieniężny. Mam nadzieję, że praca będzie...
tutaj uskuteczniana. Tu się nie zrobiło tak, jakbym chciał, ale to nie szkodzi. Znaczy, w sumie trochę się zrobiło. Budynek ceglany. Musiałbym to zrobić. Tak, jakoś chyba. Zaraz zobaczymy. No jest czas na spanie, więc mam nadzieję, że pozamykamy się tutaj. Ogrodnicy, ogrodnicy, tu ci łażą, tu ci. Prowizja ze sprzedaży w sklepie. Tak, to było też powiedziane i ja wiedziałem o tym właśnie, dlatego, że dostajemy ze sklepu też różne rzeczy. I to jest bardzo dobrze, że tak się dzieje. Tutaj są kostnice. No tą kostnicę. Dajcie znać, co są kostnicą, bo faktycznie mógłbym to ewentualnie połączyć. Czy mógłbym tę ścianę w sumie zniszczyć? Nie ma to znaczenia tak naprawdę, nie? Mógłbym tę ścianę zniszczyć i i zwiększyć po prostu ten pokój. O, Evans. Czy ktoś cię zabiera w ogóle? Stąd? Zakończymy mu karę, niech go zabiorą. Stąd. Oho. Posiłki dla pracowników. Tu przeszukane. Tutaj masz. No, a nie, no działa to, bo to w nocy chyba jest, nie? Te posiłki, gdzie były. Kombinezony są rozdawane na dzień. Ale zobaczcie, że faktycznie nie ma nikogo tutaj. Mamy tę politykę, więc myślę, że więźniowie nasi będą się starali do mieć zmniejszony rygor. Miejmy nadzieję. Stół dla gości, zwolnienia warunkowe, co prawda nie mamy. Spanie trwa. Ubrania, no właśnie, kurde. Programy, no właśnie tutaj. Zakres edukacji. Potrzebujemy oczywiście to BHP, bo o tym zapomniałem. BHP kuchni, kurs stolarstwa. Wymaga praca więzienna. No to jest praca więzienna. Zainteresowanych jeden. Mhm. Wiecie co? Jeden kurs zatrzymamy sobie, bo to bez sensu jest. Terapia alkoholowa dla alkoholików też nie. Obsługa paralizatora to za chwilkę będzie. Jest uruchamiany. Zwolnienie warunkowe spoko. 72%. Konsultacje psychiatryczne jak najbardziej git. Z warsztatu. No. Jeden zainteresowany. Sporo miejsc mamy. Więc powinno być ok. Sesja programu resocjalizacyjnego. No. No dobrze, no słuchajcie, wiecie, to nie jest kwestia, że ja tutaj przyszedłem zarabiać pieniądze, tylko próbuję ich, wiecie, nauczyć, że zło nie popłaca. Tak to się, kurde, nauczycie, będziecie mieć pracę, wyjdziecie na wolność, przyjmą was, znajdziecie żonę i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będziecie recydywistami, bo się zdenerwuję. Śmietnik ma. No mógłbym mieć więcej tutaj gdzieś tych strażników, ale nie ma chyba takiej potrzeby. No. Nie wiem. Powinno to zadziałać chyba, nie? Jeżeli chodzi o rozmieszczenie, a właściwie o logistykę pracy więzienną, mamy 12 miejsc, także git. I tu faktycznie tu się kurs odbywa. Także miejmy nadzieję, że będzie więcej osób chętnych. Zainteresowany jeden jest, nie? Ale w kolejce trzech, tu są te miejsca. To jest ogólnie ilość miejsc dostępnych, tak? Uzależnienie od narkotyków. No właśnie, nie wiem, czy to zadziałało. Słuchajcie, mamy ten. Zrobiliśmy te ławki. Podawaj 3 duże posiłki dziennie. Dobra. Szybciutko zmieniamy politykę żywieniową dla wszystkich. Są wszyscy. Damy wysoką i wysoką przez 2 dni. 40 zastosuj zwolnienie warunkowe. Więzień ma wskaźnik recydywy mniejszy niż ta wartość. 40% recydywa, 30. No dobra, zostawimy to jako takie. 30 dolców dziennie. Dobra. Powinno być ok. Wydaje mi się, że wszyscy się tutaj złazienkują na czas. Jest higiena, higiena. Ten zielony pasek to jest, czy niebieski pasek raczej,
To jest ile więźniów w tym momencie jakby zaspokaja tę potrzebę daną, nie? Więc łazienka 8 minut. No. Czas wolny. Ale moment. Aha, bo to. Stój, 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 stój. Bo nie zrobiłem kurde w harmonogramie, że to mają być. Podawaj 3 posiłki. Momencio. Podawaj 3 duże posiłki wysokie przez 2 dni. 3 duże. Dobra, trzeba będzie wpierdzielić to po prostu. Nie wiem, czy wszystkim, czy jak. Ale posiłek. Wiecie co? Zrobimy tak. Zrobimy posiłek tu. Nie tu. Zrobimy tu posiłek. Posiłek będzie tu. Będzie czas wolny i posiłek będzie. No to mamy posiłek na dole. Tu jest spanie, spanie. Tak zrobimy. 3 posiłki są. Są. Git. Dobra. Kolejny uzależniony, po prostu. To można by zrobić jeszcze, kurczę, te ścieżki, żeby szybciej chodzili. Ale, kochani, na tym sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście piszcie komentarze, bo jak najbardziej są one przydatne i ciekawe. Także to sobie dokończymy. Wydaje mi się, że... No, resocjalizacja. Nie wiem, czy to się, kurde, uda. To może zrobimy i faktycznie jakąś dotację sobie weźmiemy kolejną później, jakąś taką, którą będzie można łatwiej... łatwiej zadanie to wykonać. Ławki kościelne są, duchowny powinien przypływać chyba. Z automatu gościu jest. Do 39 więźniów. Transport. Dobra, kolejni niech idą. Niech przyjadą, wtedy będziemy mieć więcej pieniędzy. Wydaje mi się, że liczba strażników jest ok. 5 jest dostępnych. Tak? 2 dostępnych, 3 dostępnych. Tak, to jest liczba dostępnych. Staff morale 100%, słuchajcie. 5 pracowników ma poważne skargi. Potrzeby, nie widzę tu. Gdzie, co potrzeba? Ciepło. No ale bez przesady. Macie żywność, macie komfort, rekreację macie. W sumie nie macie rekreacji. No dobra, mamy trochę pieniędzy, więc wrzucimy troszkę w recreation. Nie obraz. Czy wy możecie grać tutaj? To jak na płaszcze raczej nie. Ekspres do kawy, automat z napojami, radio możecie mieć, albo TV. Nie, no macie TV, rekreację. Możemy wam... O kurde. Piłkarzyków nie wstawię nigdzie. Stół do szachów mogę wstawić ewentualnie. Tu. Wstawimy tu. I tyle. Żeby przewidywać ruchy więźniów, nie? Dobra, kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia we wtorek. Pa, pa.